Witam Was serdecznie, Paweł Sesony, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj jestem na giełdzie w Sączynie. Pogoda nie sprzyja, ale zobaczymy, co ciekawego będzie. Zapraszam Was do oglądania. Aparaty. Polaroid, jaki fajny. W jakiej cenie ten Polaroid? Lampą błyskową tutaj jest. No. 150 zł. Ale fajny sprzęt. Konrad, pamiętasz? Fajne lampy. Ale to nie ma zawiasu, nie, to pokój. Wiesz, tylko widać trochę, nie? A, na dole? No. To ładne. Ładne znaczy. TikToka czy co? Nie, na YouTube'a. Na YouTube? Tak, no. Zobacz te laptopy finowe, mamy czegoś? Wszystko zamknięte. Co? No powiem ci ten... No. Aż się za... bo wiesz, ja do roboty ci pewnie... Tak kurwa, przez chwilę mózgowałem na poważnie. Powiesz, czy nie nas trafi, to chuj nie uda. Tak ci powiem. A tu normalnie idziesz tam. Wiem, że to ładuje. Dobra,
No, ja też. No. Ja tak samo. Tak, Kosiara 2000 poszła? No. Fajny, nie? No, jakby jeszcze kurwa kosz miał. Ale w miarę. Kosmetyki. To jest wytwornica dymu? Dymiarka. Dymiarka? 5 dyszek. I jeszcze ma tutaj kolorofony zeszło takie.
Chociaż sprawne są one? No i nie miały się nigdy sprawy. Aha. O. O ten tego robota. O jest, zobacz. Jakieś tam mocy. Nie ma napisane moc jaka? 1200 kg. Cześć. Akumulator jest, można jest, sprawdzić. Że to jest inwerterowe. Inwerterowe, a. Tam wiesz, nie każdą rzecz którą. To lepiej nie było. Jakieś lampkę czy to? Reduktor do gazu widzisz? Widzę, no. To we dwoje Janka tylko przyjechaliście, tak? Nie, Magda i Mariusz jeszcze gdzieś ładnie. A, też ładnie. A bo widzieliśmy, że wyjeżdżamy. Co to? To też przetwornica na gniazdko. Do 400 baki. Pan zakapał idzie do końca. Niedługo wiosna, to i sezon na kaszarki, kosy, piły. Zobacz poroże Daniela. Aha. No. A, no. W jakiej cenie poroże Daniela? 6,5 stówy? To jak tu później do Piaseczna gdzieś jechać? Na tych rondach, nie? No i pojechali gdzieś prosto i idziemy tam do... 650 zł. Żeby był pełny, to by była gitara, nie? No, sami mamy, nie? Tylko, że nie ma środka. Mm. Ładny Singer. Ładna, nie? A brakuje blaciku. To jest zapierdzielił blacik. Albo tu pokrywa może to. Mamy tu wszędzie chodzić pożyczać. A jak? Nie, on mi nie chodzi.
świeże są, zobacz na mam tak. Sprawne te parę powerbanki. To masz ostatni dostał. Jakie to, ile tam pojemności? 2500 na wyjście. A jaka cena? 180. To jest ładowarką indukcyjną. A działa? Etui pan musiał. A, nie, jeszcze jak jest ten, nie będzie działał, musiałbym tu i zwrócić. Ciekawe. Zastanowię się jeszcze. Ale okrągłe te kółka, wie pan, z jednej strony na przekręcanie na ten bolec. No. Do klamki o kółko i tam, no. I... No tak, tak. No to miałem od pana. Tam mogłeś poczekać, byś sobie zaniósł do samochodu. Ta 600 fajniejsza, ale na drugim wózku do góry, ale... Ta alejka jest ostatnia z tymi grotami, to są takie domki przed rolnikiem. No bo dziubo, tak śnieg. Teraz to nie spukawam. No, ale to jest opatrz. I gazu. Ojej. A, to jest pierwszej, to jest 350. Thank you.
tak jest, to nie ten odkurzacz. A ty mówię, że nie. W jakiej cenie ten zaczep? Wytrzyma? Co? Do 30. No tu tylko tu ktoś uderzy. No. A to przedni chciałeś? Co? Nie, wiesz, taki tyle. Sobie z tyłu, żeby go zamontować. O. Trzeba, tylko musisz przerobić montowanie, nie? No. Ile? 8 dych, co? Ciekawe, żeby chciał. Niedużo. Dobry. Za 5 dych pójdzie? 7 dych. Ukruszony, 6. Cały to by 150. W jakiej cenie te przecinaczki? 30 złotych. 7 dyszek, tak? Stara piła wiekowa. Stabilny statyw. Na razie kupiłem tylko zaczep. Teraz pochodzę sobie bez kamery, żeby dokładnie się skupić na towarze. A my widzimy się już na podsumowaniu. Szybkie podsumowanie giełdy Słomczyn.
Ogólnie pogoda na początku była bardzo paskudna, bo padał deszcz. Później troszeczkę się poprawiła, ale i tak było zimno. Wszędzie było pełno błota. Ogólnie sprzedających też było mało. Nie dziwię im się, przy takiej pogodzie to też nie chciało mi się tam stać. Kupiłem 3-4 rzeczy. Zaczep ten do ciągnika, który widzieliście na tym filmie. A już nie będę Wam pokazywał. Kupiłem pilot do telewizora i dekoder, czy tuner DVB. I przewód zasilający do telefona z trzema różnymi końcówkami do iPhone'a, ten mini USB i typ C. To na tyle. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Czekam na te 2000 subskrypcji i wtedy odpalimy konkurs, ale to później. I później, w późniejszych odcinkach pokażę Wam, jakie nagrody mi przyjdą, które będę losował na te 2000 subskrypcji. Teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!